Panie prezesie, ile miejsc pracy powstanie z tej okazji? 162, jeżeli chodzi o bezpośrednio produkcyjne miejsca utworzone w Syntosie. Czy jest szansa na kolejne przyjęcia w następnych latach? Szansa jest zawsze, ale dzisiaj nie widzę podstaw, żeby twierdzić, że ona się zmaterializuje w najbliższych miesiącach. Czy nowoczesne technologie nie powodują takiego zagrożenia, że ludzi w zakładzie będzie pracowało mniej? Powodują, bo oczywiście postęp jest jednokierunkowy. Natomiast z drugiej strony to jest zupełnie nowa inwestycja, więc akurat ta nowoczesna technologia powoduje, że poprawa wydajności pracy wszędzie indziej jest kompensowana nową inwestycją w nową produkcję. Więc proces poprawy efektywności jest nieunikniony i jedynym sposobem łagodzenia jego skutków jest zwiększanie skali. Czy jest nadzieja, że pracownicy Syntosa będą zarabiali więcej? Jest taka nadzieja, ale ta nadzieja jest powiązana z tym, że Syntos będzie zarabiał więcej. Więc nie możemy nigdy uniezależniać poziomu wynagrodzeń od tego, jak się będzie powodziło samej spółce. Spółka istnieje dla właścicieli i to oni są najistotniejsi. Dlaczego wybraliście Oświęcim, a nie Kralupy? Ze względu po pierwsze na dofinansowanie, to nam bardzo pomaga w CAPEX-ie i po drugie Oświęcim jest bardzo konkurencyjną i bardzo atrakcyjną lokalizacją w skali europejskiej. Jaka byłaby kolejna inwestycja w Oświęcimiu? Wspomniał Pan Prezes o spalarni odpadów. Zakład termicznej utylizacji to jest produkcji energii dla potrzeb produkcji chemicznej, to jeden z projektów, ale zdecydowanie najistotniejsze jest to, co robimy produktowo, więc mam nadzieję, że to nie ostatnia inwestycja w Oświęcimiu. No, projekt był oceniony jako najbardziej innowacyjny spośród wszystkich zgłoszonych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ramach innowacyjnej gospodarki. Ja się cieszę, bo wydaje mi się, że właśnie takie inwestycje jak najbardziej zasługują na wsparcie. No w sumie, jak porównamy z całym kosztem inwestycji, jest to niewielkie, około 20%, jednak bardzo istotna część. O jakich środkach mówimy? Na całość inwestycji 568 milionów, z tego dotacja niespełna 147 milionów złotych. Są to nowoczesne technologie, najnowocześniejsze. Tak, jak słyszeliśmy, podobna instalacja funkcjonuje tak naprawdę tylko w Niemczech i w Ameryce, więc w tej części Europy zdecydowanie najbardziej nowoczesne rozwiązania. Ja się cieszę, bo jak obserwuję na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwój firmy Syntos, no to te znacząco poprawiające się wyniki w przychodach tej firmy, no mając właśnie swoje odzwierciedlenie w realizowanych inwestycjach, co najważniejsze w inwestycjach trafionych, realizowanych już w oparciu o najważniejsze, najwyższe standardy środowiskowe. My doskonale pamiętamy 20 lat temu czy 30, jak ogromny problem właśnie w zakresie ochrony środowiska był z produkcją na terenie firmy chemicznej Dwory wówczas, czy Zakładu Chemicznego Oświęcim. Później konieczność wyłączenia szeregu instalacji z uwagi na niespełnianie tych norm. Dzisiaj przyszedł taki czas, że właśnie te wolne przestrzenie, których tutaj na tym terenie parku przemysłowego, chemicznego nie brakuje, są zagospodarowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie światowe. Jako marszałek województwa jestem z tego bardzo usatysfakcjonowany i to mnie cieszy, bo właśnie w Oświęcimiu dziś mamy jedne z największych inwestycji gospodarczych. Zarząd firmy podkreśla dobrą współpracę z władzami miasta, z samorządem. Na czym to polega? No tak, staramy się współpracować. Zresztą ja przez 7 lat pracowałem w latach 90. w Zakładach Chemicznego Święci i mam taki sentyment dla tej firmy. Ja myślę, że nie tylko ja, bo wielu mieszkańców Oświęcimia swoje życie związało właśnie z firmą chemiczną. I dlatego też, jeżeli jest tylko potrzeba i tutaj możliwość, staram się wszystkie decyzje, które są tutaj realizowane w ramach firmy chemicznej Syntos, w miarę szybko i skutecznie realizować. Chodzi tu głównie o decyzje środowiskowe i te decyzje właśnie, między innymi właśnie tej instalacji, która dzisiaj była otwierana, została zrealizowana stosunkowo szybko, ale oczywiście zgodnie z prawem, także wszystkie te procedury i formalności zostały spełnione, ale to też staraliśmy się, wychodząc naprzeciw właśnie zarządowi i osobom pracującym w firmie, zrealizować w miarę szybko i skutecznie.